Cześć wszystkim, mam na imię Julka, znajdujemy się aktualnie w Bonsai Spa w Lublinie. Dzisiaj w ofercie różne zabiegi, które będziemy testować na mnie. Jestem w spa po raz pierwszy, także jestem bardzo podekscytowana, nie będę ukrywać. I nie mogę się doczekać, żeby wam pokazywać to wszystko, co dzisiaj będziemy mieć. Teraz pójdziemy na masaż czekoladą. Powiem wam, że jestem nieco zmieszana, no bo jak można zrobić masaż czekoladą? Czy będzie to po prostu rozpuszczona czekolada? Czy będzie to połączone z jakimiś olejkami? Nie mam zielonego pojęcia, zaraz się przekonamy, ale powiem wam szczerze, że mam nadzieję, że jest jadalna, bo jestem trochę głodna. I teraz co się będzie działo? Zaraz właśnie tutaj podejdę z czekoladką i wleję na plecki. Jeśli będzie za ciepło, to proszę mówić od razu. Nie powinno być za gorąco, my tutaj kontrolujemy temperaturę czekolady. Okej, ale w razie czego proszę mówić. Jasne, jasne. A to jest taka zwykła czekolada? Tak, generalnie to jest czekolada jadalna, wymieszana z olejem kokosowym. Czekolada taka do jedzenia. Mhm, tak. Jak to pachnie. Ej, naprawdę jak czekolada. Powiem wam, że zapach jest cudowny. A się zastanawiam, czy ten zapach też jakoś wpływa na jakość masażu, czy to jest taki dodatek właśnie? Tak, generalnie to jest element właśnie aromaterapii. Generalnie czekolada u większości osób po prostu wzbudza pozytywne emocje. A dla kogo jest taki masaż? To też jest taki masaż delikatniejszy, więc nadaje się dla każdego, bo tak samo jak na przykład masaż świecą, to środek poślizgowy po prostu jest delikatny i pozwala na taki bardziej relaksacyjny masaż, nie stawia takiego oporu. Czyli masaż czekoladą jest dla każdego. Mhm. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Już mam ochotę teraz to wszystko zjeść. To tak ładnie pachnie, że mam ochotę to zjeść. Mogę? Generalnie tej czekoladki, którą ma pani na sobie, to może lepiej nie próbować, ale generalnie mogę dać do spróbowania próbkę tej, z której wyrabiamy. Tej, której używacie produkt do masażu. Tak, tak. Jest to czekolada jadalna jak najbardziej, a w masażu po prostu używamy ją wymieszaną z olejem kokosowym. A mogę spróbować? To jest taka gorzka, ale nie taka tania gorzka, tylko taka luksusowa gorzka. Dobra, ja jestem już po masażu.
jak widać, masaż był robiony czekoladą i słuchajcie, powiem Wam szczerze, że nie wiem teraz, czy jestem bardziej zrelaksowana, czy głodna, bo jednak troszeczkę zgłodniałam.